self-contained studio to rent. Wszystko zawierająca kawalerka do wynajęcia, inclusive of all bills. Zawiera wszystkie rachunki, close to all amenities and transport links. Blisko do wszystkich ośrodków użyteczności publicznej. 750 pounds a month. O, czyli około 3750 zł na miesiąc. And here. Paying guests, accommodation, mail, IT professionals, students. Płacący gość, zakwaterowanie dla mężczyzny, dla informatyka, mail IT professional, students room available in sharing house, współdzielenie domu. All bills included. Separate bed and cupboard for each person. Osobne łóżko i szafka dla każdego. Two kitchens, two toilets, two showers, two washing machines. Okay, we have also something like this. That doesn't need any translation. Two bedroom flat, two bathrooms, garden, parking. Whoa, 1,350. Około 6,5 tysiąca złotych na miesiąc. Double room for rent. 10-minute walk from the high street. Deposit, kaucja. Family home, so please only women. Dom rodzinny i tylko dla najemcami mają być kobiety. One double bedroom. Osobowa sypialnia, to let, czyli do wynajęcia, to let, near HSBC. Single room. Pokój dla jednej osoby. Quiet couple over 40 with a small dog looking for a studio flat to rent. Cicha para po 40 z małym psem, szukają kawalerki. Box room. So that probably means small. Bedsit, studios. Household and light commercial removals. Removals, przeprowadzki, household. Całe gospodarstwo domowe. And bedsit. To jest też type of accommodation, yes. Room to let. Simply room to let. Refurbished rooms. Czyli po renowacji. You see the handwriting. Widać charakter pisma. Very different handwriting here. Huh? This is something like Spanish. Studio flat available. Dostępne. Double room for rent. Single female only per month. 2 weeks deposit required. Czyli kaucja na za 2 tygodnie. Very often you pay per week. Double room for rent. And here, single box room to rent. 1500 zł na miesiąc. Okay. Room available within a minute walk to bus stop. Includes bills and fast broadband, czyli internet. Fully furnished central heating, w pełni umeblowane i z centralnym ogrzewaniem. Yes. Wanted lady cleaner to do some cleaning in family house household in the evening from 6 p.m. to 7:45 p.m. 8 pounds per hour, must be able to do fast work. That's interesting. 40 zł za godzinę za sprzątanie. Some packing food in the kitchen. Single person only to contact for vacancy. 7 pounds per hour. Light packing in the daytime to phone after lunch.
Lekkie pakowanie. Affordable workspace for a few hours a week for a professional man. Desk chair. Wi-Fi somewhere to make telephone calls. Poszukiwane ściany. Affordable. Takie, na które sobie można pozwolić. Przestrzeń do pracy. Na kilka godzin. Na tydzień. Dla specjalisty, dla kogoś, kto jest czynny zawodowo. Zawodowo. Biurko, krzesło, wifi i miejsce gdzieś, żeby mógł wykonywać telefony. That's right. So you see, room attendant here. Full-time job opportunity 8.30 an hour by weekly pay. Czyli co dwutygodniowa wypłata. Lunch provided. Must be over 18. No experience in availability any 5 days of the week. You see. Female courage required to work for reputed career company. No experience in full training given. Czyli opiekunki, kobiety wymagane do pracy dla firmy opiekuńczej z reputacją. Doświadczenie nie jest wymagane. Pełne szkolenie zapewnione. Na pełen etat lub częściowy etat. O, bo tylko weekendy. Yes. 9 to 12 pounds per hour pension, czyli emerytura, holiday pay. Urlop płatny. Mileage, czyli zwrot kosztów dojazdu. Probably that means. Okay. Another box room for rent, studio flat to land. A lot of different things. Sports betting, zakłady, gambling, hazard. Okay, and that's a little bit of England just for you, so that you can see that what happens here in England, in London. If you go to Hounslow, you see double deckers. A little bit of real England, British England. So original, so British. Britain is so British.